celu przeprowadzenia krystalizacji w pierwszej kolejności w kolbie umieszczamy substancję, którą będziemy krystalizować, a następnie dolewamy do niej rozpuszczalnika, który zostanie wykorzystany. W tym przypadku substancją jest kwas benzoesowy, a rozpuszczalnikiem mieszanina wody i etanolu. Widzimy, że w kolbie znajduje się na razie osad zawieszony w rozpuszczalniku. Widzimy proces posmarowania szlifu smarem. Robi się to w celu uniknięcia problemów z rozłączeniem zestawu. Kolbka, której zawarta jest rozpuszczalnik i substancja, którą będziemy krystalizować, zostaje zamontowana w łapie statywu, a następnie połączona z umieszczoną powyżej chłodnicą zwrotną. Po umieszczeniu całości w zestawie odkręcamy kran i uruchamiamy przepływ wody w chłodnicy i rozpoczynamy ogrzewanie mieszaniny. Widzimy klarowny roztwór. Roztwór zostaje przesączony i teraz rozpoczyna się proces krystalizacji. Widzimy, że pewna ilość kryształów już powstała, ale roztwór jest na razie gorący i musi upłynąć pewna ilość czasu. Przede wszystkim musi nastąpić całkowite wystudzenie roztworu do temperatury pokojowej. Po całkowitym wystudzeniu widzimy w kolbie piękny krystaliczny osad oczyszczonego kwasu benzoesowego. W celu oddzielenia osadu od roztworu wykorzystujemy sączenie pod zmniejszonym ciśnieniem. Krystaliczny osad osadza się nam na lejku, natomiast do dolnej kolby trafia wyłącznie klarowny roztwór. Dodatkowo przepłukujemy, żeby odzyskać wszystkie kryształy. Odłączamy źródło obniżonego ciśnienia i w lejku znajduje się piękny, krystaliczny osad.